8 marca w Ostródzie, tuż po godzinie 12, doszło do tragicznego wypadku, który miał miejsce na jednym z podwórek przy ulicy Jagiełły. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że doszło do potrącenia kobiety, która przechodziła przez alejkę osiedlową. Została potrącona przez pojazd ciężarowy, była to śmieciarka. Służby podjęły natychmiastową akcję ratunkową. W czasie, gdy strażacy wraz z sanitariuszami wydobywali poszkodowaną 78-letnią mieszkankę Ostródy spod pojazdu, funkcjonariusze policji podjęli się pierwszych ustaleń tego, jak doszło do zdarzenia. Policjanci na miejscu wykonywali oględziny miejsca zdarzenia, sporządzili dokumentację fotograficzną, też szkic zdarzeniowy, też przesłuchiwali świadków, którzy pojawili się na miejscu albo mogli coś w tej sprawie więcej powiedzieć. Na miejscu zdarzenia też pracowali strażacy, którzy zajęli się wydobywaniem tej kobiety spod samochodu. Też byli ratownicy, którzy od razu też udzielali kobiecie pomocy. Te czynności na miejscu, pomimo tego, że były przeprowadzone bardzo szybko, to niestety nie doprowadziły do szczęśliwego finału. Po kilku godzinach dotarła informacja do policjantów, że obrażenia były tak dotkliwe, że kobieta zmarła. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku nie doszło z winy kierowcy śmieciarki, zaś samo zdarzenie jest po prostu nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Policjanci pracując na miejscu wyjaśniali okoliczności tego zdarzenia, sprawdzili też stan trzeźwości kierowcy. Kierowca ciężarówki, tutaj mówimy o śmieciarce, był trzeźwy. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na ten czas wyjaśnienia szczegółowo tego zdarzenia. Tutaj sąd będzie decydował na jak długo. No, ze wstępnych też informacji tutaj wynika i zebranych materiałów, że kierowca cofając bardzo wolno, po prostu nie zauważył tej kobiety, która w tym momencie przechodziła przez alejkę. Kobieta znalazła się w tak zwanym martwym punkcie. Ten wypadek to naprawdę taki zbieg okoliczności, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. W związku z wypadkiem przy ulicy Jagiełły policjanci pragną zaapelować do pieszych o zachowanie czujności przy wkraczaniu na ulicę i przypomnieć, że nasze bezpieczeństwo zależy także od nas samych. Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym składa się bardzo dużo czynników. No tutaj nie możemy tylko winić kierowców, ale tak samo musimy skupić się na pieszych. Tutaj z naszych działań wynika, że jednak piesi też popełniają dużo wykroczeń. Chcielibyśmy w tym momencie też zaapelować, żeby nie lekceważyć przepisów ruchu drogowego, znaków obowiązujących. No, trzeba przechodzić po prostu w miejscach dozwolonych, no i też rozglądać się. Musimy po prostu sprawdzać, co się dzieje wokół nas, tak? Czy przypadkiem nie przejeżdża jakiś samochód, czy nadjeżdża, bo może dojść na przykład do sytuacji, że zaszwankują hamulce. Lub też inny błąd techniczny pojazdu, czy też zdarzenie losowe niezależne od człowieka, tak jak miało to najprawdopodobniej miejsce w tym przypadku. Wszelkie okoliczności sprawy wyjaśni rozpoczęte śledztwo. Urząd Miejski w Ostródzie wkrótce rozpocznie poszukiwanie kandydata na stanowisko sekretarza miasta z uwagi na odejście z piastowanego urzędu dotychczasowego sekretarza Dariusza Struka. Struk osobiście przedłożył burmistrzowi rezygnację ze sprawowanego stanowiska. Rozwiązanie umowy ma nastąpić z ostatnim dniem lipca bieżącego roku. Pan Dariusz Struk złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron na ręce burmistrza Ostródy. Burmistrz ów wniosek zaakceptował. Pan Dariusz Struk przebywa obecnie na zaległym urlopie. Rozwiązanie umowy nastąpi z ostatnim dniem lipca 2017 roku. Obecnie, jak wspomniałem, pan Dariusz Struk przebywa na urlopie. Po jego zakończeniu będzie przebywał na wypowiedzeniu bez świadczenia stosunku pracy. Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz z dniem 17 lutego cofnął ustępującemu sekretarzowi niemal wszystkie upoważnienia zarządzenie nr 316 przez 2017. Do czasu obsadzenia wakatu obowiązki sekretarza przejmie zastępca burmistrza, który już sprawuje tę funkcję przez dłuższy czas, ponieważ Dariusz Struk od września 2016 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Symbolicznie, ale już był pierwszy. Pierwsza nominacja powędruje do ucznia gimnazjum nr 2 imienia Zdzisława Krzyszkowiaka, Sebastiana Radzimińskiego. W
czasie gali Ośmiu Wspaniałych przybliżone zostały sylwetki każdego z nominowanych, a wyglądało to tak. Artysta, kabareciarz, dziennikarz. Po prostu uzdolniony człowiek renesansu. Na co dzień skromny, uśmiechnięty, niezwykle taktowny. Zwyczajny gimnazjalista, Sebastian. Sebastian, tak jak pozostali nominowani, należy do osób aktywnych w dziedzinie wolontariatu. Świadoma praca na rzecz innych to ich codzienność, a robią to dla własnej satysfakcji, doświadczenia i nowych umiejętności. Burmistrz Ostródy ujął to zwięźle. Bycie wspaniałym to odwaga wielka, ale to wynika z potrzeby waszego serca. Próbujecie wśród swoich rówieśników pokazywać, że potraficie, że chcecie i fajnie, że ten świat tak budujecie. Dziewiąta gala miejskiego finału konkursu nastolatków Ośmiu Wspaniałych została zorganizowana w Gimnazjum nr 1 imienia polskich noblistów w Ostródzie. Dla młodych ludzi to ważna uroczystość, dlatego nie mogło zabraknąć najbliższych im osób. Rodzice również tu byli. Były także popisy wokalne kolegów i koleżanek. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Aż w końcu krótkie przypomnienie nominowanych. Julię Brzozowską, Martę Paradowską, Patrycję Pisarkiewicz, uczniowie klasy 3C, Gimnazjum nr 1 w Ostródzie, Laurę Wyżlic, Sebastiana Radzimińskiego, Zuzannę Odolińską. W eliminacjach ogólnopolskich gminę miejską Ostróda reprezentować będzie Sebastian Radzimiński. Brawa! I raz jeszcze w roli numeru 1 laureat konkursu. Na eliminację do Gdańska chłopak nie pojedzie sam. U jego boku będą nominowani z tejże gali. 23. ogólnopolski finał Ośmiu Wspaniałych przy takiej obsadzie musi zakończyć się owocnie. Dla Ostródy. Cukiernie i kwiaciarnie przeżyły dosłowne oblężenie, a powód tego był nie byle jaki. Swoje międzynarodowe święto obchodziły bowiem wszystkie panie. O tej szczególnej okazji doskonale pamiętali nie tylko panowie, ale także wszelkie organizacje, instytucje i firmy. Jak na przykład Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Starostwo Powiatu Ostródzkiego, czy redakcja Gazety Ostródzkiej, które wspólnymi siłami zorganizowały z tej okazji oryginalne wydarzenie w postaci konferencji i to bardzo kobiecej. Generalnie pomysł poprowadzenia i zorganizowania konferencji narodził się w ubiegłym roku, by razem z panem starostą starać się pociągnąć dziewczyny, liderki z powiatu ostródzkiego na spotkania, które spowodują, że będą mogły się spotkać, ze sobą porozmawiać, wymienić doświadczeniami. W ubiegłym roku pięknie nam to wypaliło i oznaczało to, że w tym roku również taką konferencję robimy. Jest ona przy współudziale, tak już mówiłam, razem z panem starostą, z Andrzejem Wiczkowskim i naszą gazetą lokalną, gazetą ostródzką, tutaj bezpośrednio z panią redaktor Basią Hadaj-Lamcho, bo uważam, że na poziomie właśnie naszego powiatu powinno być to realizowane. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnymi powitaniami, składaniem życzeń i wręczaniem kwiatów. Wszelkie mowy nie trwały jednak zbyt długo, gdyż szkoda było na nie czasu przy tak zajmującym programie spotkania, jaki przygotowano i zaproszonych na nie nietuzinkowych gościach. Dziś generalnie tematem konferencji był tytuł Projekt Biznes, a więc informacja o tym, gdzie można pozyskać pieniądze na otworzenie własnej działalności gospodarczej, ale żeby to nie było suche, żeby to nie było nudne, a atrakcyjne, stwierdziłam, że warto zaprosić dziewczyny, które prowadzą działalność gospodarczą, a więc mogą sprzedać swoją wiedzę, mogą sprzedać swoje obawy, powiedzieć o blaskach, cieniach, bo to jest bardzo ważne. Następnym elementem dzisiejszego spotkania jest panel poświęcony, a właściwie to są warsztaty interpersonalne, bo chodzi o to, żeby umieć siebie sprzedać, właśnie żeby kiedy poda pan mi mikrofon, żebym nie bała się tego mikrofonu, żebym mogła powiedzieć o tym, co myślę, żebym mogła powiedzieć o tym, co planuję, jak chcę to zrobić i żeby to nie stanowiło takiego stresu, z którym nie jestem w stanie sobie dać radę, bo jeżeli mam zamiar prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli mam zamiar wychodzić do ludzi, to znaczy, że nie mogę się tego bać, muszę o tym mówić.
Takim zwieńczeniem dzisiejszego spotkania ma być również krótki program artystyczny w wykonaniu dziewcząt z Żabiego Rogu. Na wesoło, sympatycznie. Wszystko oczywiście okraszone dobrą kawą, herbatą z ciastami, no a potem zakończone to obiadem. A więc dzień spędzony mile, sympatycznie, po to, by chcieć znowu za rok się spotkać. Konferencja biznesowa przygotowana z okazji Dnia Kobiet to, trzeba przyznać, dość oryginalna inicjatywa, która może się wydawać niepasującą do obchodzonego święta, nic jednak bardziej mylnego. Wszystko bowiem zostało zorganizowane w celu przekonania się nawzajem do realizacji własnych marzeń. Wszystko jest dla ludzi, bo patrząc na tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, można. To, że będzie bolało? Tak, będzie bolało, bo nic, co dobre, nie przychodzi nam z łatwością. Dlatego warto na pewno zadbać o swój pomysł, o samorealizację, a potem mieć satysfakcję, że udało się naprawdę coś fajnego zrobić. Bo Dzień Kobiet to jest, mówiąc szczerze, ten jeden szczególny dzień, gdzie mężczyźni może o nas pamiętają bardziej. Ale tak naprawdę fajnie jest odkręcić kartkę kalendarza i powiedzieć tak, dziś jest Dzień Kobiet. Otwieram kartkę, dziś jest Dzień Kobiet, otwieram kartkę znowu, znowu jest Dzień Kobiet. I tak naprawdę to ten Dzień Kobiet, my jako kobiety musimy zadbać o to, żeby on był codziennie. I właśnie tego pragniemy życzyć wszystkim paniom, dołączając się do otrzymanych licznie życzeń, aby nigdy nie zapomniały, że osiągnięcie szczęścia nie jest takie trudne, jak się wydaje. Trzeba tylko zdobyć się na odwagę, aby po nie sięgnąć. Potwierdzają to kobiety sukcesu, które jednocześnie prowadzą domy, rodziny, gospodarstwa, przedsiębiorstwa, a na dodatek zawiadują swoimi miejscowościami, czyli sołtyski z powiatu ostródzkiego. Spośród nich w plebiscycie na sołtyskie roku wybrano najpopularniejsze i nagrodzono w trakcie spotkania przygotowanego w Centrum Użyteczności Publicznej przy Starostwie Powiatowym w Ostródzie. Koszulki, medale, zdjęcia, piłki, puchary i proporczyki. W Muzeum Ziemi Zawczyńskiej w Mławie przez najbliższe 2 miesiące można oglądać skarby polskiej siatkówki. W sali wystaw czasowych znalazły się unikatowe eksponaty gromadzone przez wiele lat w Muzeum Wolej Bajka. Trofea przyjechały do Mławy spontanicznie dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy sportowych. Myślę, że prędko nam to nie przejdzie. Ta wystawa powstała właśnie jak gdyby w biegu. Po wystawie Sport Mławie, Historia i Współczesność, którą żeśmy nie tak dawno, niespełna miesiąc temu, 7 lutego, dokonaliśmy zamknięcia tamtej wystawy po 4 miesiącach, mamy kolejną. Ta z kolei, tak, narodziła się w trakcie przygotowań tamtej wystawy. To właśnie wtedy Grzegorz Morawski i Janusz Grochowski poznali Grzegorza Szewczyka, kolekcjonera i właściciela siatkarskiego raju z Warszawy. W swoich ogromnych zbiorach posiada najróżniejsze sportowe pamiątki. Wśród nich znajdują się koszulki wielu sportowych mistrzów. Tu jest 200 koszulek przepięknych. Staraliśmy się też tylko reprezentacyjne, ale reprezentacyjne polskich drużyn, od starych drużyn poprzez ostatnie, ale także z wszystkich państw biorących udział w oficjalnych zawodach na arenie światowej. Ponadto bogaty zestaw pucharów, piłki z autografami mistrzów siatkówki, zdjęcia, dyplomy, proporczyki i identyfikatory świadczą o różnorodności zgromadzonych na przestrzeni 5 lat eksponatów. To, co zdobyli nasi siatkarze, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, wszystko, co było do wygrania, wszystko nasi wygrali. W tej chwili to się powtórzyło w 2014 roku, także jest piękna historia polskiej siatkówki, no i generalnie polskiego sportu. Nie dziwi więc fakt, że na otwarcie wystawy przybyli nie tylko mieszkańcy, ale znani pasjonaci i sportowcy, którzy z siatkówką są związani od najmłodszych lat. Czuję dumę za siatkówkę, że taka dyscyplina zdobyła tak ogromne wyniki, wielkie osiągnięcia. No i myślę, że wielka zasługa tu Grzeszka Szewczyka za to, że umiał to wszystko zorganizować, ponieważ to jest naprawdę mnóstwo lat pracy. Organizacja wystawy nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony samorządu. W sportową inicjatywę włączyły się zarówno władze miasta, jak i powiatu. Myślę, że to jest taki dobry zaczyn, bo jest sporo młodych osób, które myślę, że w jakiś sposób sięgną do historii polskiej siatkówki, ale to nie tylko siatkówka, bo w Mławie odbywa się wiele różnego rodzaju
uroczystości, imprez związanych z różnymi dyscyplinami sportu. Siatkówka jest jedną z nich. Ta wystawa pokaże dorobek polskiej siatkówki i mam nadzieję, że zachęci młodzież do uprawiania tego pięknego sportu, a pozostałym mieszkańcom dostarczy wspaniałych wrażeń i uświadomi, jak wielkie sukcesy polscy zawodnicy i zawodniczki, jeśli chodzi o grę zespołową siatkówkę, odnieśli nie tylko w kraju, w Europie, ale i na świecie. Ekspozycja Historia polskiej siatkówki w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej będzie dostępna do 4 maja. Wystawę można oglądać 6 dni w tygodniu poza poniedziałkami. Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Ostródzie co miesiąc organizuje wydarzenia kulturalne, spektakle, koncerty czy spotkania autorskie. W teatralnym miesiącu, jakim jest marzec, nie mogło się obyć bez spektaklu. Na specjalne zaproszenie Ostródę odwiedziła młodzieżowa grupa teatralna Łomen, wystawiając swój ostatni spektakl Multivitamina. Typowo młodzieżowy, energetyczny, kolorowy, owocowy spektakl. Wielopokoleniowy, to jest ważne, bo przy tym spektaklu zarówno dobrze czują się dzieci, świetnie wchodzą w akcję, jak również osoby już dojrzałe, młode, też siebie tam odnajdują. Widziałam dzisiaj po reakcjach właśnie publiczności zarówno ciekawość dziecięca, jak i widziałam już gdzieś tam nutka refleksji u osób, które przez takie historie przeszły prawdopodobnie. Jest tutaj proste pytanie zadawane, czy to, co mamy najcenniejsze, czyli wartości rodzinne, korzenie, nasze miejsce, czy wielki świat i wszystko to, co się z tym wiąże, tak? Czy dajemy się zachłysnąć i zapomnieć o tym, skąd jesteśmy, czy będziemy jednak chcieli wrócić kiedyś na łono rodzinne. Powstała przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie trupa prowadzona przez Monikę Kazimierczyk. To nie tylko grupa aktorska, a społeczna inicjatywa. Zaczęła działać 4 lata temu, ponad 4 lata temu, z inicjatywy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie, bo akurat powstała taka potrzeba, tak, żeby przy MOK-u działała młodzież, która będzie się identyfikowała z tym miejscem, która będzie działała lokalnie, która będzie ożywiała akurat to miejsce, ośrodek kultury. Ważne jest to, że ta młodzież nie tylko właśnie udziela się scenicznie, ale oni są tak naprawdę też animatorami w mieście i to jest no, cenne. Łomen składa się przede wszystkim z lubawskiej młodzieży, jednak grupę zasilają także ostrudzianie jak Wojciech Polak czy Martyna Brink. Dołączyłam do grupy Łomen bodajże 2 lata temu, z racji tego, że tęskniłam za teatrem. Wcześniej należałam do grupy Zmysł, naszej ostrudzkiej grupy, która po prostu no, z biegiem czasu się rozpadła. Kończąc studia stwierdziłam, że no, muszę wrócić, miałam taki jakby głód na teatr. Dołączyłam do dość młodej grupy, ale jesteśmy fajnie zgrani i naprawdę te kwestie dojrzałości nie przeszkadzają nam w współpracy i w takiej wspólnym działaniu. Spektakle grupy Łomen poruszają aktualne tematy społeczne, są w tej sprawie doskonałą formą komunikacji z młodymi ludźmi, jednak starsi odbiorcy także wychodzą ze spektakli z bagażem przemyśleń. Spektakl debiutancki to był stan wyjątkowy, spektakl dość taki zmultimedializowany, opowiadał o tym, czy cyfryzacja i właśnie multimedia, czy kontakty i relacje międzyludzkie, co będzie, jeśli rzeczywiście wejdziemy już do końca tylko w te multimedia, a przestaniemy sobie patrzeć w oczy. Drugi to typowo babski spektakl, bo poszukiwany PM, czyli poszukiwany prawdziwy mężczyzna. Dziewczyny wzięły na warsztat temat współczesnych mężczyzn, tego czy można na nich polegać, czy nie, czy są takowi jeszcze, czy są tylko faceci. Finał był też zaskakujący, bo okazało się, że to później panowie wiedli prym na scenie, a panowie byli wyłapywani z publiczności, czyli robiliśmy test na prawdziwego mężczyznę. Spektakl będzie grany po raz ostatni 26 marca w Lubawie. Będzie pożegnanie z tytułem, więc to będzie trochę
niespodziankowe wydanie. Multivitamina inaugurowała teatralny miesiąc w Ostródzie, bowiem już 10 marca o godzinie 18 w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku będzie wystawiony, dedykowany przede wszystkim dla pań, spektakl Vendetta alla Kobietta, zaś 16 marca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, również o godzinie 18, będzie można obejrzeć Kandydatki na żonę w wykonaniu Teatru Stolikowego. 29 marca Centrum Kultury zaprasza na rozmowy o teatrze. Kurtyna w górę. Sposobów na upamiętnienie wydarzeń historycznych jest całkiem sporo. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie postawiło na akcent muzyczny. Szkolny chór przygotował ambitny repertuar. Autorami tekstów do dzisiejszych utworów byli zarówno tacy bardzo uznani polscy poeci Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Adam Asnyk, ale też współcześni. Na przykład śpiewaliśmy utwór w kompozycji mojej koleżanki z pracy poprzedniej, także to bardzo współczesny też, pana Andrzeja Kołakowskiego, ale również piosenki partyzanckie, które układali sami partyzanci i śpiewali w lasach, także repertuar różny. Pamięć o żołnierzach wyklętych umacnia w Polakach wartości takie jak wolność, honor czy solidarność. Placówka edukacyjna również ma za zadanie jednoczyć, stąd otwarty charakter szkolnej akademii. Takie praktyki mają miejsce tutaj coraz częściej. Nie tylko dla uczniów, ale też jest otwarta na absolwentów, na rodziców. Właściwie zawsze wszelkiego rodzaju koncerty, które są organizowane na przykład dla rodziców, są też dostępne dla wszystkich. Niemniej jednak nie zawsze są tak rozpropagowane. Po raz pierwszy właściwie tak szerzej wyszliśmy z tą propozycją dla mieszkańców. Spora część skorzystała. Z mojego odczucia, a wiele widzę szkół w województwie warmińsko-mazurskim, szkół licealnych, to reguła jest prosta. Tam, gdzie jest chór, pięknie prowadzony, tam jest zawsze bardzo dobra szkoła. Szkolny chór zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia w różnego rodzaju przeglądach i konkursach. Obok rozwoju artystycznego młodzi artyści kultywują tradycje, co stanowi idealny przykład połączenia przyjemnego z pożytecznym. To działa trochę jak taki efekt śniegowej kuli. Im więcej młodzieży śpiewa w chórze i im bardziej to lubią, tym więcej później przychodzi każdego roku, coraz więcej mam chętnych do chóru. Także oni sami chcą, chociaż wiedzą, na co się piszą. Są 4 godziny prób w tygodniu, także jest dużo pracy, ale też ta praca przynosi efekty i dużo satysfakcji i radości. Od 2011 roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego data, wyznaczona na 1 marca, upamiętnia wyrok śmierci wykonany tego dnia w 1951 roku na kierownictwie 4. Komendy Wolność i Niezawisłość. I przysięgam, że będę zawsze wiernie i nieugięcie broniła honoru Polski. Znaczy nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Tak mi dopomóż Bóg. Centrum Kultury w Ostródzie przygotowało na najbliższe miesiące nową ramówkę programową pod hasłem Kolory wiosny w amfiteatrze. Kolory startują już w najbliższą sobotę i to w wielkim stylu. Zaczynamy wystawą, otwarciem wystawy Wojciecha Korkucia, kontrowersyjnego plakacisty polskiego, który za swoje plakaty między innymi prawie otrzymał wyrok 2-letniego więzienia. Także jest to na pewno mocna rzecz, mocna wystawa. W sobotę o godzinie 18.30 zapraszam na otwarcie wystawy. Później po otwarciu wystawy koncert Jacka Lachowicza, jego grupy Las. Jest to ambitny projekt twórcy zespołu między innymi Ścianka, czyli jednego z polskich zespołów alternatywnych, który święcił triumfy w latach 90. i 2000.
Program Kolorów Wiosny jest zróżnicowany gatunkowo od muzyki pop przez reggae, a kończąc na ostrym i progresywnym rockowym graniu. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. Co tydzień praktycznie mamy koncert czy wydarzenie. Między innymi wystąpią zespoły Plebania, Hałturka. To jest taki dla rockowe mocne zespoły. Także tutaj mamy coś dla fanów reggae, czyli Spring Reggae Session, impreza pod tą nazwą na początek wiosny, 25 marca. I tutaj wystąpią nasze dzieciaki z zespołu Tarapaty, a także olsztyński skład Lonely Tree Sound System, ostrucki Rose Trippin oraz gwiazda Pablo 27, czyli człowiek, który prowadzi Ostruda Reggae Festival z Sound Systemu Dancehall Massacre. Tu mamy również ofertę dla wielbicieli popu i tutaj zapraszam na koncert zespołu Biskuit, bardzo ambitny pop, myślę, że tutaj tak no, to dla kobiet bardziej jest chyba impreza przeznaczona, ale zapraszam oczywiście ze swoimi mężczyznami. A także hardkorowa formacja The Corpse, hardrockowa kapela Ali Died i progresywna Frontal Cortex. Ostatni koncert Kolorów Wiosny będzie należeć do absolutnej legendy gotyckiego rocka, zespołu Kloster Keller. Kolory Wiosny to nie tylko regularne koncerty, to także szereg dodatkowych atrakcji, w tym amfiteatralna sala kinowa. W międzyczasie jeszcze szykujemy inne niespodzianki. Zapraszamy również oczywiście do na seanse filmowe, do naszej sali kinowej w czwartki i piątki. Seanse o godzinie 17 odbywają się, w czwartki dla dorosłych, w piątki dla dzieci. Można sprawdzić repertuar na stronie kinoostroda.pl. Między innymi będzie pokaz filmu Jarocin, Po co wolność, i tutaj też odwiedzi nas w czasie tego filmu Paweł Guma. Gumola to jest lider Moskwy i zespołu Moskwa, i on opowie też o swoich czasach, o Jarocinie, o swoich czasach i wystąpi w repertuarze akustycznym. Tą wiosną nad Rwęcą będzie się kulturalnie działo. Warto więc śledzić strony internetowe oraz facebookowe Centrum Kultury w Ostródzie i Telewizji Mazury, aby nie przegapić interesujących nas wydarzeń. Do zobaczenia w amfiteatrze. Takich sportowych emocji w Mławie już dawno nie było. Parkiet hali pierwszego liceum ogólnokształcącego stał się areną zmagań największych gwiazd polskiej siatkówki. Drużyna, w skład której weszli dawni mistrzowie, zmierzyła się w towarzyskim meczu z zawodnikami klubu sportowego Zawkrze Mława. Do miasta zawitały nazwiska znane nie tylko w kraju, ale i na świecie. Jak patrzę na drugą stronę siatki, to już się boję, bo tam są młodzi ludzie i bardzo wysocy, a my no, mamy swoje objętości i lata już. Niemniej jednak no, spróbujemy się z nimi. Męskiego nie pozwoli na to, abyśmy sobie przeszli obok pojedynku. To będzie naprawdę przyzwoity poziom. Kilku chłopaków regularnie trenuje, regularnie gra w piłkę siatkową. Jesteśmy w ruchu, także jestem przekonany, że stawimy czoło młodym zawodnikom gospodarzy. Drużynę gwiazd w spotkaniu poprowadził wybitny trener Waldemar Wspaniały, któremu pomagał mławianin Grzegorz Kuciński. Skład faktycznie ciekawy wyjątkowy, bo jest kilku reprezentantów Polski, takich na przykład jak Paweł Papke, jak na przykład Leszek Urbanowicz, mistrz olimpijski, Zbyszek Lubiejewski, mistrz olimpijski, Rysiek Bosek, który chyba będzie nam pomagał dzisiaj na ławce. W składzie gwiazdorskiego teamu znaleźli się ponadto prezenter Zygmunt Heiser, bokser Grzegorz Skrzecz, wicemistrz Europy Ireneusz Nalazek czy dziennikarz sportowy Łukasz Kadziewicz. Gospodarze to jest Zawkrze Mława. Od samego początku spotkania nastawieni byli na zacięty pojedynek. Młodzi musieli wykazać się nie lada determinacją w starciu z doświadczonymi bywalcami parkietu. Dobrze się złożyło, że akurat przygotowywałem się już do playoffów w czwartej lidze, tak więc chłopcy prezentują coraz wyższą formę. Myślę, że to będzie ciekawy sprawdzian dla nas siatkarsko. Emocje towarzyszyły nie tylko publiczności, która licznie przybyła, by obserwować nietypowe sportowe zmagania, ale także osobom znajdującym się w centrum wydarzeń. Ten mecz będzie w takiej innej atmosferze przebiegał i że obydwa zespoły potraktują troszkę ten mecz jako takie starcie pokoleń. Bardzo młody zespół mławskich siatkarzy, ludzi 17-18-letnich, no i gwiazdorzy, którzy już są w takim wieku no, troszeczkę starszym. Myślę, że będzie bardzo pozytywnie, że będzie bardzo fajna zabawa.
Podczas meczu rozegrano dwa widowiskowe sety. Wynik był sprawiedliwy. Każda z drużyn wygrała po jednym z nich i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem.